katedrze diakonów. U świętego Eusebiusza z Cezarei, pierwszego historyka Kościoła, można przeczytać takie oto zdanie. Wszyscy razem, różnego wieku, mężczyźni i kobiety, z całego serca i z weselem ducha, modlitwą i pieśnią dziękczynną wielbili Boga, sprawcę wszelkiego dobra. Słowa Eusebiusza z Cezarei wprowadzają nas w klimat kończącego się 2015 roku. Mija on bezpowrotnie. Jego zakończenie przeżywamy w oktawie świąt Bożego Narodzenia, a więc w klimacie tej tajemnicy wiary, wcielenia, kiedy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak przypomniał nam to fragment proroku świętego Jana z jego Ewangelii. Dlatego naszą odpowiedzią niech będzie uwielbienie Słowa, które stało się ciałem. Niech trwa w nas troska o pielęgnowanie w sobie łaski wiary i godności osoby ludzkiej, a nade wszystko w perspektywie nowego czasu zaufajmy Bogu, który jest miłością miłosierną. W klimacie ekspansji teorii gender trzeba wiedzieć, że godność ludzka ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże. Wypełnia się ona w powołaniu jej do boskiego szczęścia. Właściwe jest człowiekowi dążenie do szczęścia. Jest zapisane ono niejako w jego naturze. I Pan Bóg nikomu nie zabrania być szczęśliwym. Wystarczy odczytać ten piękny fragment z 5 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus na górze błogosławieństw kilkakrotnie, nie tylko 8, ale z pewnością więcej razy powtarzał błogosławieni, szczęśliwi, ci, których serce jest czyste, spojrzenie, ci są miłosierni, ci, którzy pokój czynią. Przez swoje czyny człowiek dostosowuje się lub nie do obiecanego przez Boga szczęścia. I wszystko zależy od tego, jakie jest jego sumienie, jak jest wewnętrznie ukształtowane i dysponowane, aby te dobra przyjąć i uczynić swoim, aby wzrastać i przemienić. Pan Bóg nie tylko jest wspaniałomyślny w roku miłosierdzia, ale zawsze, bo jest miłością miłosierną, pochyla się nad synem marnotrawnym i nad płaczącą jarną grzesznicą, a temu, kto dobrze żyje, też udziela łaski, aby był lepszy. I możemy wzrastać i osiągać doskonałość miłości, jak przypomina nam katechizm Kościoła katolickiego. Bez wątpienia, moi drodzy, mijający rok zaprasza nas do refleksji i pytań, jaki był, czy należy już bezpowrotnie do przeszłości, czy też będzie miał wpływ na naszą przyszłość, tę najbliższą, czy może dalszą. Nic więc dziwnego, że ostatnie godziny starego roku ludzi mądrych i ufających Bogu zapraszają do zadumy nad sensem mijającego czasu, bo ten już nigdy nie powraca. Każdy rok jest darem czasu. Ten ostatni przeżywaliśmy jako rok życia konsekrowanego. I na początku Adwentu
Przyjęliśmy święty rok miłosierdzia. Czym był dla mnie kończący się rok? Czy swoim życiem dodaliśmy światu odrobinę smaku owej przysłowiowej ewangelicznej szczypty soli, tego zaczynu, zakwasu, który coś umocnił? Czy byliśmy też światłem świata? Czym był czas, którego Bóg uczynił mnie jedynym gospodarzem? I czym było moje życie jako Boży dar? Ile z tego czasu dałem Bogu na modlitwę osobistą, niedzielną i świąteczną Eucharystię, życie sakramentalne, czytanie Pisma Świętego? Ile na troskę o siebie, rodzinę, odpoczynek i sprawy zawodowe? Mijający czas stawia nam pytania o zapisaną przez nas historię. Możemy zapytać, która jest najważniejsza. Ta historia, która dotyczy globalnego świata, czy ta, która dotyczy dziejów naszej ojczyzny? A może najważniejsza jest ta moja, osobista, ponieważ każdy ją tworzy na swój własny pożytek. Dziś mamy świadomość, że nie jesteśmy niewolnikami nocy, świata i świata Antychrysta i jego interesów, ale jesteśmy dziećmi Bożymi i synami wolnej ojczyzny. Ale to właśnie w tym nowym czasie od naszej ojczyzny matki oczekujemy sprawiedliwości, pokoju, pracy i bezpieczeństwa, nadziei i szacunku. Bazylika katedralna, która jest miejscem naszej modlitwy, to sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, od wieków jest sakralną przestrzenią działania łaski i spotkania z Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia. Miłosierny Jezus czekał w konfesjonale w osobach spowiedników kilka tysięcy godzin przez wszystkie dni tygodnia. Setki sprawowanych mszy świętych dawały możliwość do słuchania Bożego Słowa i karmienia się ciałem Jezusa. Jezus eucharystyczny sycił głody ludzkich serc, aby ochrzczeniu nie tylko tej parafii, ale i pielgrzymi modlących się nieustannie w pielgrzymce wiary Kościoła. W kaplicy Najświętszego Sakramentu pod czujnym i pełnym miłości spojrzeniem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej Pan Jezus czekał na rozmowę ze swoimi dziećmi. Na te wielkie, niepojęte dary, łaski, nawrócenia i radości dziś dziękujemy Bogu z całego serca. Każde ludzkie życie to Boży dar, który ma być przyjęty z miłością. W dzieciach przychodzi do nas. Słowa Jezusa, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, zachowują swoją aktualność. Dziękujemy Bogu za nowo narodzone dzieci w naszej diecezji i za przyjęty sakrament chrztu. Radosna była droga tysięcy dzieci do pierwszej komunii świętej wraz z ich rodzicami, rodzeństwem bliskim. Młodzież diecezji kieleckiej na swojej drodze do chrześcijańskiej dojrzałości przygotowała się do sakramentu bierzmowania, a Duch Święty, dawca wielorakich darów, ubogacił ich życie duchowe. Związek małżeński, piękny w swojej naturze, którego zasadą jest Boże życzenie, aby to, co Bóg złączył, człowiek nie rozdzielał, w kościołach miasta i diecezji
przyprowadził przed ołtarz wiele par młodzieńców. Ale jednocześnie jesień życia przyniosła problemy związane ze zdrowiem, samotnością i chorobami. I do wielu domów zapukała śmierć. Przyjęty dar powołania przez młodzieńców naszej diecezji doprowadził ich do święcej kapłańskich i diakonatu. Przestrzeń naszych świątyń była miejscem wielu wydarzeń, jubileuszy i rocznic, zebranych ofiar na cele parafialne, na rzecz diecezji, Wyższego Seminarium Duchownego i na misji, na pomoc dla ubogich i potrzebujących. Bezimienne pozostaje dobro duchowe i materialne wielu osób oraz instytucji prywatnych i samorządowych, które współpracowały z parafiami i diecezjalną Caritas na rzecz praktykowania dzieł miłosierdzia. Bracia i siostry, na zakończenie niech będą nam pomocne słowa Ojca Świętego Franciszka z encykliki zatytułowanej Światło Wiary, który poucza, że światło wiary uwydatnia bogactwo ludzkich relacji. To, że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie. Wiara w żaden sposób nie oddala człowieka od świata i nie odrywa nikogo od konkretnego zaangażowania. Bez wiary i miłości nie byłoby niczego, co sprawia, że ludzie są zjednoczeni, a obecność drugiego, serdecznego człowieka, kochającego człowieka jest źródłem radości. Niech i nas, bracia i siostry, te słowa prowadzą do zgody i pojednania w naszych rodzinach i w przestrzeni życia publicznego i politycznego, często naznaczonego niezrozumieniem, a nawet wzajemną nienawiścią. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On pragnie naszego dobra, ponieważ sam jest miłosierny i wzywa nas do miłosierdzia, jednych wobec drugich. Niech zatem odnowa życia duchowego w perspektywie wyzwania nowe życie w Chrystusie prowadzi nas wszystkich bezpiecznie drogami nowego roku 2016. Niech miłosierne oblicze Ojca w Jezusie Chrystusie daje nam nadzieję i radość, które umocnią nas wewnętrznie. Niech Jezus miłosierny, Zbawiciel świata, znajdzie godne miejsce w naszych sercach. Niech je napełni miłością, dobrem i pokojem. Otoczeni opieką Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, poglądajmy odważnie w miłości i prawdzie na nasze życie i powołanie. Uznając jednak nasze słabości i grzechy, śpiewajmy w pokorze suplikacje, ale jednocześnie pełni nadziei, jako dzieci Boże, wyśpiewujmy pełne radości i chwały Te Deum Laudamus. Ciebie Boga wysław.